Cześć Monika, niezwykle miło widzieć Cię kilka dni po wyborach. Jak Ty się czujesz w Nowej Polsce? Jak zareagowałaś na wygraną opozycji? Bardzo się cieszę, naprawdę. Miałam takie ciche nadzieje, że to się uda, ale widać, ktoś tam na górze mnie wysłuchał i udało się. Jestem bardzo zadowolona. Jak myślisz, jaka teraz będzie Polska pod rządami opozycji? Jak sobie ją wyobrażasz? Wolna to przede wszystkim. Będzie rząd nas na pewno bardziej słuchał i odpowiadał na nasze potrzeby. No i cieszę się, bo będzie na pewno, coś czuję, taka większa tolerancja wobec nas wszystkich jako Polaków. 8 lat rządził PiS i zdaniem niektórych trochę naszkodził i napsuł. Mhm. Jak myślisz, co trzeba w pierwszej kolejności naprawić po nich? W pierwszej kolejności, ojejku, ciężkie pytanie mi zadałeś, bo jest za dużo do naprawy. No właśnie, jest za dużo do naprawy. Na pewno, jeżeli chodzi o sprawy związane z aborcją, na pewno trzeba podbudować nasze, jak to powiedzieć, stosunki z Unią Europejską jako państwo, które wcześniej było za w ogóle polexitem i tak dalej. To są dwie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl. No dobrze, a jak myślisz, co z Telewizją Polską? Bo Telewizja Polska bardzo była stronnicza. Jak myślisz, jak teraz będzie wyglądała? Mam nadzieję, że już tak nie będzie, że będzie bardziej obiektywna. Niestety to było wcześniej bardzo ciężko oglądać, jeżeli człowiek chciał naprawdę dowiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. No chciałabym, żeby teraz już tak nie było. Dobra, niektórzy też twierdzą, że fakty są stronnicze. Pani, jak ty to oceniasz? Że wiesz, że wiadomości w stronę PiSu, a fakty w stronę opozycji. Jak ty to oceniasz? Czy widzisz coś takiego, czy nie? Nie zauważyłam czegoś takiego. Może dlatego, bo nie mam w sobie tej złośliwości, takiej, która ciśnie po prostu na to, że tak, to jest ustawione, tak, fakty są stronnicze i tak dalej. Tylko patrzę na to bardziej obiektywnie. Czyli rozumiem, że fakty bardziej do ciebie przemawiają niż wiadomości. Tak, zdecydowanie. A skąd ty w ogóle czerpiesz informacje? Skąd czerpię? Z Facebooka, z Instagrama, z TikToka. Dużo się można dowiedzieć, naprawdę. Kurde, ale my młodzi ludzie serio korzystamy częściej z internetu niż idziemy do telewizji. I nie oglądamy telewizji, więc to jest normalne, że wiesz, że ludzie czerpią wiadomości z TikToka. Naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć. Oczywiście, że tak. Dobra, nie zabieram ci więcej czasu, bo tu pięknie śpiewają. Tak. Dziękuję bardzo i widzimy się pewnie na kolejnym evencie, to pogadamy o chłopaku. Dobra. Jak tam wasza relacja się ma? Macie dobrze? Bardzo dobrze. No i dobrze. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się. Cześć.